Przede wszystkim, na Open 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, pogadajmy tutaj sobie o firmie. Tak, zaczynajmy. Wezwę Artwoma Ridaya. Ich los oraz reputacja ich plemion zależy od tego, co nam wyjawisz. Glaus Anams. Okej? Okay? Zebraliśmy się tutaj, by ocenić słowa Artwona i Ridaya w sprawie zniknięcia Fjorma. W tym celu zaszczycił nas swoją obecnością Glaus Anams, którego umiejętności mogą nam wydać werdykt. Zacznijmy od wersji Artwona. Twierdzi on, że Fjorm wykorzystał go jako przynęty na Stelgara, ale udało mu się pokonać zwierzę. Fjorm postanowił wówczas udać się na wygnanie, wiedząc, iż jego czyny przyniosą hańbę strażnikom kamienia. Na dowód prawdziwości swoich słów Artmon przynosi ten oto kieł wielkiego Stargara. Z drugiej strony Ridai twierdzi, że jego brat został oszukany i zamordowany przez Artwana podczas łowów. Myśliwi o sławie Fjorma nie polegliby podczas polowania, chyba że w wyniku zdrady. A teraz zwróćmy się do naszego Gals Anams. Prosimy jedynie, żebyś podzielił się swoimi spostrzeżeniami, abyśmy mogli zagnąć tę sprawę, jaki los spotkał Fjorma. Fjorm nie żyje. Co takiego? Jak to? Ty słabeuszu, jak to możliwe? Nie zapominajcie się. Zasmuca nas taka sprawa, ale musimy dojść do sedna sprawy. Tak, zasmuca nas taka prawda, ale musimy dojść do sedna sprawy. Skoro tak, w jaki sposób zginął olbrzymi Stelgar? Fjorm zabił tę bestię. Oczywiście, że tak. Arn jest jedynie marnym łowcą wobec rozdwojonych strzał i kłamcą. Cisza! Nadszedł czas powiedzieć sześciu plemionom prawdę, Gals Anam. Fjorm oszukał Artwona i walczył z olbrzymim Stelgarem samotnie. Zginął w walce podobnie jak bestia. Artwon próbował ukryć hańbę Fjorma, ale skłamał twierdząc, że sam zabił Stelgara. Jest tak, jak powiedziałeś. Dziękujemy ci, że podzieliłeś się z nami prawdą. Bracia plemienni, zaleczmy rany, odejdźcie w pokoju i przemyślcie hańbę, jaką nas wszystkich okryliście. Okej? Okay. Nie chciałem zastydzać obu plemion, musimy jednak nauczyć się stawiać czoła trudnej prawdzie, jeżeli mamy przetrwać nadchodzące lata. Obdarzyłeś nas łaską swojej uczciwości, proszę przyjmij to w dowód naszej wdzięczności. Chowany jesienią. O, wyjątkowa jakość. Przedmiot. Miecz jednoręczny. A, fajnie. Porównajmy to. Mistrzowska jakość. Fajnie, fajnie. Przeciwników plus 1, plus 25% obrażeń zimno. Dosłownie to, co mamy teraz, tylko że lepsze. Przeciwników plus 1 zdecydowanie nam się przyda. Dla tanka. Świetnie. Ten miecz co prawda ładnie się skrzy. Spojrzymy na niego. Generalnie bardzo ładnie wygląda. Zobaczmy, porównajmy go z tym mieczem. Tak, ten też się skrzy. Trochę bardziej delikatnie, ale również ładnie wygląda. Okej, dobra. Czy chcemy to zamieniać z kocim pazurem? Mamy znakomitej jakości, pomijcie Ero3. Chyba nie chcemy. Więc to sobie schowamy na pamiątkę. No i dobra. Było koniec tego zadania. No to dobra. Zwijamy się stąd. A właśnie, jak to moja reputacja coś teraz podskoczyło? Życzliwość 4 to już chyba miałem. Uczciwość mi podskoczyła. Dyplomacja 2 mi chyba podskoczyła. Okej. Jak to moja reputacja? Bliźniacze wiązy bohater. Umiarkowanie pozytywna. Okej. Okay. Mam jeszcze to zadanie z tymi... z tym interesem, z tymi niebieskimi,
jakby to nazwać, korzeniami. Ale to potrzebne nam chyba jeszcze większa reputacja w wiązach, więc nie wiem, czy w ogóle to będziemy. Okej, długie łowy. Dobra, to zrobimy zaraz. Okej, to pewnie może w świątyni Heali to możemy zdobyć oblężenie Kraglo. Tak, tego nie zrobimy. Gniazdo ponad chmurami. Udaj się do Heali. Sługa śmierci. Okej, to też niedługo zrobimy. Dobra, więc... Zadanie z niebieskim korzeniem zrobimy po powrocie ze świątyni Heali. Zobaczymy, czy starczy nam reputacji na jakieś pacyfistyczne rozwiązanie. Jak nie, no cóż, no trudno. Trzeba będzie wszystkich pozabijać. Zdarza się. No i dobra. Myślę, że też powinniśmy sobie odpocząć, bo niedługo nam się już skończy buff z poprzedniego odpoczynku. Okej. Chociaż nie, wiecie co? Odpocznę tutaj, kiedy wrócę z powrotem po członków drużyny. Bo jeszcze tutaj będę wracał. Okej, kogo odprawimy? Myślę, że... Zawsze mam. Tak. Może matkę odprawimy na chwilę. Dobra, Sagani, wracaj. No i w końcu dostaliśmy jej... Ej, Liska i Tumak. Fajnie. Co będziemy mogli korzystać z niej w pełni. Okej, dajmy jej awansy. Wszystkie. Skradanie się... Nie. Przetrwanie. Okej. Co możemy jej dać? Ciski ilusjonisty. Co to robi? Raz na potyczkę. Pomniejsze pociski minolety, ponieważ postać używa magicznego grimoire'u, zaklęcie nie są tak silne. Nie używa. Grimoire'u nie są tak silne jak maga. Okej. Rymowane przywołanie. Ta rymowanka jest opownikiem umiejętności przebywania szkieletów przez pieśniarza. Uzyskanie gotowości. Okej, czyli to są te... tak. Te talenty międzyklasowe. Bezlitosny towarzysz. Zwierzęcy towarzysz powoduje niewielką ilość obrażeń odpowiedniego przeciwników w wyniku podstępnego ataku. Odporny towarzysz, celny, okaleczający strzał. Łoża mi... Okej, dwa razy na potyczkę. Łowca mierzy zabójczą precyzję, co sprawia, że jego umiejętności okaleczającego strzału staje się dokładniejsza. Celność plus 10. Dobra. Powoduje niewielką ilość obrażeń odpowiedniego w wyniku podstępnego ataku. No okej, dobra, może to weźmy w takim razie. Jeszcze pewnie jeden level up? Nie, tylko na 10 awansowała. Dobra. No to idziemy do puszczy. Dobra. Okej, co tu mówicie? Okej, czemu nie mówili? Byłaś sama przez 5 lat? Miałam i Tumaka. Jakoś w drugim roku samotnej wędrówki poluzowałam standardy. Fajne tłumaczenie.
Dobra, idziemy do północnej głuszy z powrotem. Świetnie. Pośród ruin. Może chodźmy tutaj. Skoro coś tam była mowa o ruinach. Dorosły wilk, okej. Musiał się na nas nadziać. Okej, możemy sterować nim, wilkiem. Okej, nie chciałem przerywać walki. Okej, teraz się na niego skupią, niedobrze? Chyba niedobrze. Zobaczymy. Możemy okaleczyć jednego z nich. Okej. Okej. Zdominowaliśmy ich, zabić się zdarza się. Dobra. Zbierzemy wszystko. Idziemy dalej. Zguba wiatru. Stawmy się ładnie. Są odporne na strzały? Nie są. No to pożałują tego. Okej. Okej. Ty jemu pomożesz? Dobra, ty strzelaj tutaj, gdzie jest paladyn. Tak, to najdaczniej dużo nie zrobi. Okej. Okej, bijcie dalej. Może jeszcze innego uderzenia. Okej. Wszyscy pomóżcie paladynowi. Okej. Bez problemu. Właśnie, może powinniśmy mu formację ustawić, że niech sobie chodzi gdzieś tutaj w środku, gdzie w razie czego mógł po prostu wyskoczyć. Okej? To nie te ruiny. Dobra, przejdźmy się tutaj jeszcze. Chociaż tutaj raczej go nie znajdziemy, skoro tutaj byli ci poszukiwacze. Ale upewnijmy się. Czasami te... tak. Ostatnie questowe potrafią w dziwnych lokalizacjach wyskakiwać. I tłumak. Ok, ciekawe, czy to pokazuje również jego... Nie zauważyłem, żeby w trakcie walki jak obrywał, to jakoś się tutaj pokazywało na portrecie i tłumaka. Jak najadę, to widać jego punkty wytrzymałości, ale niezbyt to informatywne. Okej. To jest jelonek, to jest wyjście, z którego mogliśmy wcześniej skorzystać, a nie wiedziałem o nim. Okej, to nie lalek, to antylopa. Okej, ustawmy się. Żuk kadrowy. Zajmijmy się najpierw tą adragną. Okej. Dobra, możemy jej jakoś bardziej przywalić? Chyba nie. Okej, ale możemy się skupić na niej.
Ale chyba nie chcę tego jeszcze używać, ona zaraz i tak padnie. Okej, dokładnie, padła już. Okej, tutaj nas piorunują, co nie jestem im wdzięczny. Okej, jest to zdominowany i tumak. Możemy go odzdominować. Dokładnie. Wracaj do nas. Tak, jeżeli nie pamiętacie, to wziąłem ostatnio talent dla Paladyna, który pozwala zaatakować zdominowanego przyjaciela, aby przerwać zdominowanie. Okej. Okej, to jest jeszcze jedna dragna. Zajmiemy się nią w takim razie. Ty możesz przejść? Nie, jesteś skamieniały, dobra. W takim razie ją kaleczymy. Okej. Tak, pioruny. Tak. Okej, i tumak padł? Nie, okej, widzę, że to pewnie oznacza, że jest w kiepskim stanie. Tak, teraz padł. Okej. Dobra. Nie możesz się dostać do żuka. Bij go. Okej, dobra. Bo już, nie, już myślałem, że Adradna padła, ale... Ja się pomyliłem. Okej, jeszcze jeden strzał. Powinna paść. Paladyn, co ty bijesz? Żuk kamienny, on ma odporność na cięte. To może zamiast tego skup się na zgubie deszczu. Okej. Dobra, wykończmy w końcu tą Adragnę. Ona nas tu masakruje. Okej, już padła. Super. Okej, dobra. Strzelajmy tego żuka. Okej. Jeszcze on został. Dobra. Tylko tak siedzi i się patrzy. Rudy dachowiec. Spoko. Okej. Co my tutaj mamy? O, palizująca powierzchnia tej jądrowej kolumny odbija widok obłoków ponad klifami północnej duszy. Zwój mrużącej mgiełki. Okej. Weź to sobie. Tutaj mamy jakieś drzwi. Użyjmy ich. Kręte stopnie wrzynają się w ścianę klifu. Pniesz się w górę, podziwiając zapierający dech, piersiach widoki, jednakże wkrótce zmuszony jesteś przerwać spinaczkę. Dalszą drogę zagładza wielki głaz. Musiał spaść z góry. Okej. Spadaj okolicę. Głaz niemal ściśle przylega do ściany klifu. Nie sposób ominąć go z tej strony. Jednak wzdłuż krawędzi klifu, tuż nad przepaścią, znajduje się przejście na tyle szerokie, by móc przejść nim na drugą stronę. Niestety łatwo nie będzie. Podczas lądowania głaz rozbił się na kilka stopni. Możemy go zepchnąć? Eder? Eder z całych sił pcha głaz, próbując go rozhuśtać. Po kilku chwilach wytężonego wysiłku głaz zaczyna się opornie ni to zsuwać, ni turlać, ale w końcu nabiera rozpędu i spada w przepaść. W powietrzu rozlega łoskot kamieni rozsuwających po ścianie klifu, który przez kilka chwil niesie echem po okolicy. Zdaje się, że huk rozjuszył coś w górze. Po ścieżce błyskawicznie przemyka wielki cień. To, co go rzuca, znika z dala na pola widzenia, zanim daje ci się określić, czym jest. Dostrzegasz tylko gwałtowne, powiększające się kontury kilku kamieni zrzuconych gdzieś z góry.
Drużyna bez zastanowienia umyka pod niewielki występ skalny wyrastający ze ściany klifu, jednak Gilly Lookfoot potyka się, nie zdążając w porę dobiec do schronienia. Nagle na końcu spada grad kamieni wielkości pięści, której mu towarzyszy deszcz gruzu. Z licznymi siniakami, zadrapaniami z całym ciele Gilly Lightfoot ostatnim wysiłkiem sił wsuwa się pod występ skalny. Po kilku chwilach ogłuszający huk lawiny cichnie. Chwila grozy mija, kontynuujesz wspinaczkę, którą aż do końca przebiega bezproblemowo. Wreszcie pokonujesz ostatnią serpentynę i stajesz na szczycie schodów. Twoim oczom wskazują się strzeliste kolumny gniazda Hylei. Okej? Nie chciałem tam pójść. Ale cóż, będziemy musieli się cofnąć. Okej, okay. Wygląda na to, że to będzie szybkie. Szybka mapa, ale to za chwilę. Wróćmy się do głuszy. Tak, wiem o tym. Staramy się coś z tym zrobić. Czy on będzie w jaskini? A może gdzieś tutaj będzie? Gdzieś, gdzie już byliśmy? O! To się dzieje. Docieracie do polany i widzicie grupę Glenfantan stojących w kręgu. Sagani przenosi wzrok zadrowej statuetki na myśliwych, szukając połączenia. Tymczasem myśliwi odwracają się i zauważają was. Napinają łuki. Spokojnie, tylko kogoś szukamy. Gość mówi trochę jak niezłomny. Odstępują na bok i zwracają się w twoją stronę, a wtedy zauważasz coś na ziemi za nimi. Pośród paproci leży biały jeleń. Ciemna krew poplamiła jego sierść, a jego boki drżą od szybkich, płytkich oddechów. Czujesz zwierzęcie obecność starożytną i znajomą, zanim możesz przemówić. Coś upada na ziemię, to adrowy niedźwiedź, jego jasne światło migoczy. Na cień Tura. Sagani staje obok ciebie ze spojrzeniem utkwionym w umierającym jeleniu. Przykro mi, Sagani. Jeden z myśliwych robi krok naprzód i Sagani podnosi łuk ze strzałą na cięciwie. Zachowaj milczenie. Może powiedzmy o jego rodzinie. Klęka przy powalonym jeleniu, kładzie dłoń przy jego głowie i zaczyna mówić. Opowiada Persokowi o rodzinach, jakich doczekały się jego dzieci, o jego synach, córkach, którzy również zostali szanowanymi członkami starszyzny. Opisuje łowy prowadzone przez jego wnuczki, domy budowane przez jego wnuków i tuziny prawnucząt biegających po wiosce. Jeleń wydaje ostatnie tchnienie i nieruchomieje. A, to może nie zadziałać, proszę pana. Zabiera pociemniała drobną figurkę. Sagani należą się przeprosiny. O. Jeśli wiecie, co dla was dobre, zostawicie nas w spokoju. You,
Ta. Okej. Dobra, mamy paru łowców głów. Mamy przewodnik głów. Okej. Mamy jakiś zarobek nawet. Za twierdzy. Zawartość studni została dodana w warowni. Okej, zaraz się tym zajmiemy. Najpierw zajmiemy się tymi hamami ze wsi. Dobra. Czym się chcecie zająć najpierw? Na pewno łowcę umysłów. Dobra, więc cały ogień idzie na niego. Tutaj się ustawimy. Ale to czekuj na chwilę do ataku. Dobra. Możesz się... Okej. A, ona rzuciła się. Tak, mam sztylety wyekwipowane. Dobra, rzućmy na niego pociski. Zaraz padnie. Już się tym zajmie. Giri. Więc dobra. Co z nim teraz chcemy robić? Może strzelajmy po chwili, póki on nie padnie. Świetnie. Okej. Teraz wy się zajmijcie tamtym gościem. Okej. Ty rzuciłaś to coś swoje? Tak. No to teraz strzelaj. Dobra, ty pomóż teraz Paladynowi. Okej, dobra, nie chciałem tego zrobić. Fajnie. Wilczek rozszarpał tego gościa na strzępy. Okej. To tyle. Dziękujemy panom za uwagę. Co możemy zebrać? Solidne rzeczy. I tyle. To koniec zadania? Chyba tak, bo skoczyło. Skoczyło ten zadanie. Długie łowy. Tak, dokończone. No, to tyle. Dobra, zbierzmy jeszcze ten krab. Dobra, do tej jaskini wrócimy już z matką. Nie chcę marnować dla niej więcej doświadczenia. Ciekawe, czy Gili będzie miała coś do powiedzenia. A właśnie, tutaj jeszcze zobaczmy, czy nie ma czegoś ukrytego. Co się tobie stało? A, tak. Dostała rany z powodu lawiny. Co my tutaj mamy? Szyja, precyzja plus 2. Okej. Może się to komuś przyda. Później zobaczę. A tymczasem wracamy. W sumie wiecie co? Już i tak kończymy się czas. Więc w następnym odcinku wrócę do bliźniaczych wiązów. Wezmę z powrotem matkę, odpocznę. Wrócimy tutaj. Zbadamy tę jaskinię i idziemy do świątyni Hali. Zrobić porządek. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!